Radni miejscy niewątpliwie zdają sobie sprawę, że obecna kadencja pracy w samorządzie nieuchronnie zbliża się do końca, bo jak powszechnie wiadomo, wybory odbędą się 16 listopada. Czas podsumowań tego, co udało się zrobić, a czego nie, pewnie jeszcze przyjdzie, bo na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu jeszcze o tym nie mówiono. Zresztą sesja przebiegła bardzo szybko, bo 15 punktów porządku obrad samorządowcy rozpatrzyli w niecałą godzinę. A o czym mówiono? Między innymi o bieżących i zarazem dużych inwestycjach. Radny Radosław Wojtuniak pytał włodarza miasta między innymi o budowę kina Syrena, remont krytej pływalni i komunikację miejską. Posłuchajmy. Czy może pan określić rzeczywistą datę oddania inwestycji kinoteatru? Bo do tej pory daty te były takie wirtualne. Kolego radny, datą oddania 30 listopada bieżącego roku. Czy te 270 tysięcy, które dokładamy do komunikacji miejskiej, będą zabezpieczeniem do końca roku budżetowego? Czy jeszcze ta kwota ulegnie zmianie? Sytuacja jest płynna, dopiero koniec roku pokaże faktyczne kwotę, którą trzeba będzie wyasygnować ostatecznie. Nie zabrakło też pytań o skatepark, który, przypomnijmy, został oddany do użytku w lipcu. To jednak nie oznacza całkowitego zakończenia inwestycji. Do tej pory wydaliśmy 1 100 000. Zostaje jeszcze 1,5 miliona. Czy te zadanie zrealizujemy w 2015? I co z budową nowego basenu? Co burmistrz twierdzi, że gminy na to nie stać, a tutaj wydajemy 2 600 000 w ciągu, można powiedzieć, 2 lat. Myślę, że dla dzieci i młodzieży skatepark nie kosztował ponad 1 000 000, jak kolega twierdzi, 700 000 po prawdzie. Natomiast plany, które zostały przygotowane, są rozłożone na etapy i w przyszłym roku mam nadzieję, że faktycznie uda nam się zrealizować tak, żeby zielone płuca Wielunia funkcjonowały tak, jak żeśmy to zaplanowali. Natomiast co do basenu, powtarzam po raz wtóry, na 40 kilka milionów, bez względu na to, co się stanie, jaka będzie rada, nas nie stać. Przygotowujemy koncepcję zamienną, która, mam nadzieję, pozwoli, tak jak w przypadku teraz remontu prowadzonego na basenie i po 22 września, drodzy mieszkańcy, będzie basen kryty dla was już stał otworem, natomiast w najbliższym czasie przedstawimy koncepcję, co zrobić z tym ciężkim tematem, ale jak zawsze pomysłu nam nie brakuje i mam nadzieję nie za takie kwoty, które zostały wstępnie wycenione. W dalszej części obrad radni podjęli również uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej powiatowi wieluńskiemu na przebudowę ulicy Fabrycznej, drogi powiatowej, która będzie remontowana na odcinku od Krajowej 8 do ulicy Jana Długosza. Podjęto też uchwałę dotyczącą przystąpienia gminy Wieluń do partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z terenu zdefiniowanego w strategii rozwoju województwa łódzkiego 2020 obszaru funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew w celu podpisania porozumienia w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju tego obszaru. Inicjatorem tego jest prezydent Bełchatowa. My wiążemy z tym, z tą inicjatywą, wiążemy bardzo wielkie nadzieje. Panie burmistrzu, między innymi budowa linii kolejowej Bełchatów-Wieluń z odnogą na Szczerców. Panie burmistrzu, jest jeszcze jedna gmina Moksko, która jest oddalona od tych. Czy ona tak została zaproszona, czy samoczynnie właśnie zgłosiła się do tej inicjatywy? I pytanie jeszcze formułuję bardziej ściśle. Chodzi mi o to, czy z tego tytułu, poprzez tą aktywizację tego Zagłębia, Złoczew, również i gmina Wieluń ma nadzieję jakieś mieć z tego korzyści. W związku z tym jeszcze może raz powtórzę to pytanie, czy już może jakieś bliższe informacje na temat kolei Bełchatów-Wieluń. Ukazało się ostatnio w prasie, że jest zupełnie wielka nadzieja na to, że powstanie. Czy może jeszcze pan bliżej coś zna? Co Bełchatów łączy z Wieluniem? Tak jak to kolega radny powiedział, prace, które trwają, tak, w tej chwili nad uruchomieniem procesu transportu węgla między Złoczewem a Bełchatowem, to są koncepcje, które na dzisiaj przyjmują wiele rozwiązań. Nie ulega wątpliwości, że transport początkowo, kiedy ruszy odkrywka Złoczew, będzie się odbywał linią kolejową. Około 30 paru składów na dobę będzie musiało ze Złoczewa do Bełchatowa, do
bloków energetycznych się poruszać. Więc była taka sugestia już 3 lata temu pana marszałka, że warto by było przy tej okazji pomyśleć o jakby jeszcze zdiagnozowaniu, czy nie udałoby się na bazie tego technologicznego ciągu komunikacyjnego zbudować również ciąg pasażerski. Jak się coś buduje, łatwiej wykupy, inne rzeczy i tak muszą nastąpić. I tu wspólnie wypracowaliśmy z Januszem Pamułą, moim zastępcą, taki trzeci wariant i przedstawiony został ostatnio w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i wstępnie zadeklarowane zostały jakby z ust i marszałka, i współpracowników, że jest to realny, możliwy przebieg, który daje możliwość również Wieluniowi skomunikowania się między Piotrkowem a Wrocławiem przez Wieluń i wykorzystanie tego ciągu, krótko mówiąc, tej budowy do ewentualnie ruchu pasażerskiego. Kilka wizyt w Ministerstwie Infrastruktury, spotkań bezpośrednio w ministerstwie i jakby aprobata samych najważniejszych tutaj udziałowców, czyli kopalni Bełchatów, całego zespołu PGE, powoduje, że przy Urzędzie Marszałkowskim, przy współpracy gmin, które leżą na przebiegu ewentualnej tej nitki, że rozpoczęta została taka jakby współpraca i między innymi to może porozumienie jakby skłaniać do tego, że jest ta perspektywa na dzisiaj, mówię, planowania takiego przebiegu towarowo-pasażerskiego. Z kolei przy informacji z działalności spółek za 2013 rok, w których udziały posiada gmina Wieluń, a konkretnie przy sprawozdaniu prezesa przedsiębiorstwa komunalnego, ponownie wypłynęła sprawa podtopień na osiedlu Armii Krajowej. Jednak więcej o tym mówić już będziemy za tydzień w wydarzeniach. Na zakończenie dodajmy, że przed radnymi jeszcze tylko 2 sesje, o czym na zakończenie tego posiedzenia poinformował przewodniczący składu Piotr Radowski.